No to mamy otwieranie paczki. No, w ogóle jakaś dziwna kombinacja. Zamówione ze sklepu Net on Net. Miało być w poniedziałek przyjechać postnorem, a przyjechało dzisiaj pocztą. Tam mają jakąś współpracę. Ewidentnie między sobą. I co mamy? O, jakie ciężkie. Google Nest Hub drugiej generacji. No, bo tutaj się trochę dużo zrobiło tych urządzeń w ogóle w domu. Wszelkich smart Wi-Fi'owych i innych. Mieliśmy to rozwiązane wcześniej tak, że był po prostu jakiś telefon stary i sobie tam stał i tam można było z niego, to znaczy każdy miał u siebie w telefonie, no ale poza tym była jakby taka stacja w kuchni, ale no niestety ten telefon to już ma swoje czasy świetności za sobą i nawet do obsługi takiej, jakiej tu był oddelegowany, to już sobie po prostu radzi słabo, no to pornie pracuje, więc bez sensu. A brat mi tutaj w sumie tipnął, że jest takie urządzenie, bo ja nawet nie wiedziałem i chciałem mieć jakby dwa panele. W ogóle chciałem mieć jeden panel sterujący do domu, ale mam dwa systemy, więc musiałbym albo przejść z tego systemu Eve Link na Tuje, bo większość mam z Tui, albo bo rezygnować z Tui to było bez sensu, bo tych urządzeń jest dużo. No to co, patrzymy. Ekranik. Z nogą. O. I z jakimś podobnież głośnikiem. Patrzę, czy ma jakiś slot na kartę pamięci. Ale nie widzę. Tutaj jest co? O, do fizycznego zasłonienia kamery, to pewnie jest jakiś ten. Tak wnioskuję. Tutaj kamerka pewna jakaś, a tutaj do zasłonięcia. No dość to takie, bo tu jakiś głośnik niby podobnież ma być. Co tutaj mamy? Mamy jakąś papierologię drobną. I zasilanie, ała, i zasilanie tego ambarasu. I to będzie tyle z tego wszystkiego. No nic, zaraz tutaj spróbuję to jakoś. No ale też zasilanie wymyślone jest oczywiście, jakaś wtyczka taka, zamiast, żeby było jakieś mikro USB albo coś, co to tutaj na zasilanie jest. AC adapter, aha, tylko że jakiś ten 14V, 1,1A, jakiś taki wściekły. Zasilacz ładny. Ładny, a to, że tak powiem, za chwilę sobie wezmę i będę tam oporządzał, z czym to się zjada. Jak pokonfiguruję, to pokażę.